Właśnie znajduje się na poziomie minus 2 w Warszawie Zachodniej, w tunelu tramwajowym, który się znajduje pod wszystkimi peronami. Jak cała budowa tramwaju do Warszawy Zachodniej wygląda teraz w lipcu 2024, bo rozpoczęły się prace budowlane przy budowie zjazdu z ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku prosto do Warszawy Zachodniej. O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Tramwaj, kierunek zachodnia. Witam Was tutaj, cześć, Czosnosz, i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z tramwaj, kierunek Warszawa Zachodnia. Ale dzisiaj nie będę mówić o stacji kolejowej, tylko o tunelu tramwajowym, który powstaje na poziomie minus 2. Jak i również o tym, co się dzieje w Parku Zachodnim i na Bitwie Warszawskiej 1920 roku. W skrócie o całym zaawansowaniu budowy tramwaju do Warszawy Zachodniej i o tym, co się dzieje również pod Warszawą Zachodnią, bo tam sobie też wyjdziemy do tunelu. To wszystko w dzisiejszym filmie, a zacznijmy od tego, czym jest w ogóle tramwaj do Warszawy Zachodniej. To jest inwestycja, która się ciągnie od ulicy Grójeckiej przez Bitwę Warszawską 1920 roku, następnie za ulicą Szczęśliwicką wjeżdża do wykopu i przed przejściem dla pieszych przy Parku Zachodnim wjeżdża do tunelu. Następnie jednym zakrętem w prawo, później drugim zakrętem w lewo dojeżdża tutaj do West Station na poziom minus 2. Następnie tramwaj w przyszłości pojedzie pod wszystkimi peronami prosto do peronu 9. To jest pierwszy etap, tutaj jest planowany aktualnie do realizacji, a później w ramach dwóch jeszcze osobnych inwestycji tramwaj dojedzie do gazowni z jeszcze jednym przystankiem podziemnym pod Warszawą Zachodnią, do gazowni i dalej prosto do Kasprzaka, a drugi wariant zakłada budowę tramwaju spod peronu 9, dalej prosto przez Odolany, również łącząc się z trasą tramwajową na Kasprzaka. Natomiast te dwie odnogi, które będą odjeżdżać po drugiej stronie Warszawy Zachodniej, to jest realizacja w kolejnej dekadzie. Nie ma na to środków przygotowanych, ani tramwaje właściwie nie wiedzą, jak to dokładnie chcą zrealizować i co i jak i tak dalej. Natomiast wiemy na pewno, co się dzieje w tym miejscu, czyli ten odcinek właśnie tutaj do West Station, w tym miejscu, gdzie aktualnie widzimy wykop pod poziomem, pod peronami, czyli tu, gdzie teraz się znajdujemy, tutaj tramwaje już nie dojadą. Tramwaje tylko i wyłącznie dojadą właśnie do tej przestrzeni kawałek wcześniej, no i to trochę smutne, że nie pojadą na całym odcinku, który jest już gotowy, no ale tak niestety ta inwestycja została podzielona ze względów na to, że po prostu tramwaje warszawskie nie miały na to finansowania. Niemniej tutaj, gdzie aktualnie się znajdujemy, w przyszłości tramwaje pojadą, no bo ta przestrzeń już tutaj powstała. Ona aktualnie wygląda, jak wygląda. Trwa aktualnie tutaj jeszcze betonowanie samej płyty dennej, która się tutaj znajduje. To jest najniższy poziom całej Warszawy Zachodniej, chociaż budynek wielofunkcyjny może jest i nawet głębszy, to nie zmienia jednak faktu, że tutaj faktycznie, jeżeli chodzi o całą powierzchnię Warszawy Zachodniej, no to tunel tramwajowy jest najniżej osadzony, bo na całej długości jest na poziomie minus 2. Ciągnie się on stąd, jakbyśmy teraz tam dalej poszli, prosto do peronu 9 i kawałek dalej, czy prawie do peronu 9, bo tam jest przygotowany przystanek tramwajowy. W przyszłości tam będą też zjeżdżać dwie windy, które już zostały wybudowane. Aktualnie są zaślepione tylko łącznie do poziomu minus 1, łącznie z klatkami schodowymi, które też tam się znajdują. Niemniej faktycznie będzie dosyć to ciekawie w przyszłości wyglądać. Tu dokładnie widzimy też jeszcze, jak wysoko się podnie, jak dużo się jeszcze podniesie ten teren, gdzie aktualnie ja chodzę tutaj z telefonem, nagrywając do Was tą inwestycję, a jak faktycznie to wygląda aktualnie. No po prostu ten poziom jeszcze grubego betonu, po którym de facto później będziemy chodzić, będzie dosyć jeszcze wysoki, to jest mniej więcej pół 70 cm grubości, jeżeli chodzi o ten najniższy poziom. No jest to niezbędne oczywiście, żeby utrzymać i całą za stację, no i decypatorowisko tramwajowe, które w tym miejscu będzie planowane. Tramwaje będą dojeżdżać się tutaj. Jeden tramwaj będzie jechać po jednej stronie słupów, drugi będzie jechać po drugiej stronie słupów. Oczywiście w ramach aktualnej inwestycji nie są tutaj wykonywane żadnego rodzaju prace, jeżeli chodzi o samo torowisko tramwajowe, czy też sieć trakcyjną. Tu tylko łącznie będzie pusta przestrzeń, tak samo jak chociażby na stacji metra Plac Wilsona, gdzie miał być parking. Tu po prostu nic nie będzie na razie przez ten najbliższy czas, aż tramwaje dogadają się albo z tym, albo jeszcze z innym wykonawcą, po prostu dociągną tramwaj na razie chociażby tylko łącznie do poronu 9. No już to zapowiadają, chcą coś w tym temacie zrobić, ale na razie nic więcej, jeżeli chodzi o jakichś konkretów, nie mamy. No i tak samo to jest na razie bardziej mówienie, że chcielibyśmy, ale właściwie to za późno się obudziliśmy. Tak to bym podsumował, jeżeli chodzi o te zapędy tramwajów warszawskich, jeżeli chodzi właśnie o to wydłużenie. Natomiast teraz przejdziemy do tego, co się dzieje po drugiej stronie. No i oczywiście jeszcze tutaj skończmy te ujęcia, jeżeli chodzi o sam przystanek tutaj na poziomie minus 2.
Ten przystanek będzie bardzo rozbudowany. Tak przy rozbudowanego przystanku tramwajowego w Warszawie jeszcze nie mieliśmy. Będą tutaj łącznie na jeden peron w danym kierunku tramwajowy cztery ciągi schodów ruchomych. Tak, całkiem ładnie. Co oznacza, że dwa ciągi będą do góry, dwa ciągi do dołu. Łącznie na całym przystanku będzie 8 schodów ruchomych i po środku jeszcze będą windy. Więc naprawdę na bogato, tak odjechanych przystanków tramwajowych jeszcze w Warszawie nie mieliśmy. Zresztą, czy kojarzycie jakikolwiek przystanek w Warszawie, który ma schody ruchome? No, na pewno jakiś się znajdzie. Chociażby na metro do ONZ. Niemniej, sam przystanek tramwajowy podziemnego nie mamy jeszcze w Warszawie, a przystanek podziemny z 8 schodami ruchomymi? No, to widać, że przepych jest. Ale bardzo dobrze, chociaż pierwsza to jest dopiero inwestycja tramwaju w podziemią, jeżeli chodzi o odcinek tramwajowy, faktycznie, no to nie zmienia to faktu, że trzeba iść za ciosem i robić tego typu inwestycje z przytupem. Tak samo jak chociażby był realizowany odcinek centralny drugiej linii metra. Ale dobra, co się dzieje na tym odcinku, który tutaj jest faktycznie też zrealizowany? Wszystko się oczywiście zaczęło od wygrodzenia parku 5 sióstr, czyli parku zachodniego w tym miejscu. No i teraz te wygrodzenia już faktycznie daje swoje działania w tym miejscu. Rozpoczęły się pierwsze prace wykopowe. Trzeba tu oczywiście stworzyć ściany szlinowe. Później będzie to wszystko wykonywane metodą odkrywkową na terenie samego parku. Natomiast jeżeli chodzi o Aleje Jozimskie, tam będzie to robione metodą podstropową. Takie są przynajmniej plany, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Wiadomo też, że tutaj w samym parku tramwaj będzie zjeżdżać po pochylni trochę coraz to bardziej do dołu, no bo po prostu musi zjechać z poziomu gruntu na poziom minus 2, więc to jest dosyć duży zjazd, dlatego też przez ten park tak się bije łukiem, żeby po prostu na spokojnie wyrobić się, jeżeli chodzi o to całe obniżenie tej trasy. Natomiast tutaj aktualnie trwały w ostatnim czasie prace przy przebudowie ciepłociągu, który się tutaj ciągnął pod samą ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku i to już zostało tutaj zrealizowane i dlatego też ruch wrócił mniej więcej do starego formatu, jak to wyglądało wcześniej. Nie zmienia to jednak faktu, że oczywiście przebudowy wszystkich instalacji podziemnych, jeżeli chodzi o ten tunel, będą trochę trwały, no bo sam element, który jest teraz zbudowany, będzie po prostu pod ziemią, więc jakby trzeba wszystko przenieść, żeby nie było nic na trasie, jeżeli chodzi o nowy tunel tramwajowy w tym miejscu. Tu widzimy już faktycznie początki, jeżeli chodzi o nowe ściany szczelinowe w tym miejscu. Niemniej no, te prace będą tutaj na razie powolniej szły, bo wszystko musi rozpocząć od przekładania sieci na Bitwy Warszawskiej, a tamtych sieci jest naprawdę całkiem dużo. Tutaj z kolei możemy zaobserwować, że tam właśnie już bezpośrednio na terenie parku przekładek nie będzie, bo sam park, jak teraz był budowany, był tak układany, żeby po prostu ani nowych drzew nie sadzić w tej terenie parku, ani po prostu nowej sieci tam też nie ustawiać, bo po prostu to było już zrealizowane tak, aby to się wszystko połączyło całkiem ładnie w jedną całość. Co jeszcze ciekawego mogę powiedzieć o tej inwestycji tramwajowej? No w ramach tej budowy będzie budowany na skrzyżowaniu Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej 1920 roku cały nowy zespół przystankowy tramwajowy. Przystanki tramwajowe będą teraz na wyjazdach z tego skrzyżowania i będzie mógł tramwaj skręcić w każdą stronę. Będzie taka po prostu ładna gwiazda tam zainstalowana. Z kolei za ulicą Szczęśliwicką będzie się znajdować też podwójny przystank tramwajowy, no i sam przystank tramwajowy pod ziemią. No i też tutaj z ważnych aspektów jest to, że trzeba podkreślić, że tą inwestycję wykonuje dwóch wykonawców. Jeden wykonawca, który aktualnie buduje całą nową Warszawę Zachodnią, tworzy właśnie tą pustą przestrzeń, jeżeli chodzi o cały odcinek tunelowy właśnie w Warszawie Zachodniej, a następnie wykonawca, który w tym miejscu wykonuje chociażby właśnie tunel w Parku Zachodnim, czy całą przebudowę ulicy Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej, no to on będzie później wchodził właśnie do tego, co Budimex zrealizuje i po prostu będzie tam realizował swoje prace. W skrócie będzie po prostu wchodził do nowego tunelu, który będzie pusty i będzie tam go wykańczał, będzie dobił nowe przystanki tramwajowe, będzie dobił sieć trakcyjną, no i oczywiście torowisko tramwajowe z rozjezdami przed samymi przystankami. Także takie tutaj są plany. Sama ulica Bitwy Warszawskiej 1920 roku, tak jak teraz lecimy, zwięzi się, no bo oczywiście drzewa nie mają być wycinane w trakcie tej inwestycji, które nie będą wchodziły w kolizję z nową siecią. Natomiast sama ulica się zwęzi, bo będzie mieć teraz po dwa pasy w każdym z kierunków, no bo po prostu gdzie się torowisko tramwajowe po środku jest, nie trzeba wcisnąć, więc będzie to wciśnięte na takiej zasadzie, że po prostu znikną jezdnie, no to znaczy zniknie po jednym pasie w każdym z kierunków, ale to raczej nie jest aż taka zła informacja i właściwie to chyba będzie dało się to przeżyć. No to w przyszłości dalej tramwaje pojadą do Podmokotowskiego. Widzieliście
teraz, jak powstaje nowy tramwaj do Warszawy Zachodniej, a jak wygląda cała budowa stacji. O tym ostatnio się pojawił film na kanale Avizyno, do którego macie teraz link w opisie, no i w karcie. I oczywiście kolejny film z budowy Warszawy Zachodniej i tramwaju do Zachodniej pojawi się w kolejnym miesiącu. Więc jeśli nie chcecie tego przegapić, kliknijcie w subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze skręcam Was do zostania patronami Avizynosza, dzięki czemu mogę realizować te wszystkie filmy. Dzięki Wam, patronom, jak i również oczywiście dzięki partnerowi kanału, którym jest Koleo. Tymczasem wracamy do reszty filmów i ja sobie sprawdzę doskot jazdy w aplikacji Koleo. Jeszcze z ciekawostek, a propos samej całej trasy tramwajowej, która jest realizowana. Oczywiście sama przebudowa pętli Banacha nie jest realizowana w ramach tej inwestycji, to będzie robione w ramach budowy tramwaju wzdłuż pola Mokotowskiego. Ten tor, który tutaj widzicie, on nie jest tutaj ślepy, miał być właśnie wykorzystywany do tego wydłużenia na wzdłuż, żeby tramwaj pojechał wzdłuż pola Mokotowskiego. Niestety ten tor nie będzie nigdy wykorzystany, gdyż torowisko raczej będzie budowane po pierwsze w nowym przebiegu pomiędzy obydwoma jezdniami, a po drugie ten tor nie jest w najlepszym już stanie po tak długim czasie czekania. Niemniej faktycznie sam odcinek tramwajowy, który teraz jest realizowany, to jest raptem 1,6 km. Odcinek w tunelu to jest 0,5 km, 6 nowych peronów tramwajowych, no i 900 metrów zielonego torowiska tramwajowego. Natomiast tutaj na Bitwie Warszawskiej nie będzie wspólnego odcinka tramwajowo-autobusowego, dlatego że tutaj będzie zielone torowisko i po prostu też to nie miałoby miejsc sensu zbytnio, bo i tak później jest zwężenie, jeżeli chodzi o tą budowę. A, no i jeszcze z ważnych może informacji a propos utrudnień na temat tej inwestycji, to trzeba pamiętać o tym, że sam tramwaj do Warszawy Zachodniej będzie to być dosyć duże utrudnienie na samej Bitwie Warszawskiej, bo w kluczowych i najważniejszych pracach na Bitwie Warszawskiej będzie tylko łącznie po jednym pasie w każdym z kierunków, a na ulicy Grójeckiej na jakiś czas, w przyszłe wakacje, w ogóle znikną tramwaje i będzie dosyć słabo, bo nie będą jeździć w ogóle na samym odcinku od Placu Narutowicza do P plus R, Aleje Krakowska. Tymczasem, jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapę w górę. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tak jak powiedziałem, kolejny film z tej inwestycji, jak i również ze stałej stacji Warszawa Zachodnia pojawi się w kolejnym miesiącu, a jeszcze w tym miesiącu będzie i przelot z tramwaju do Warszawy Zachodniej i przelot z całej Warszawy Zachodniej, jeżeli chodzi o przebudowę stacji kolejowej. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Ja aktualnie sobie siedzę w Zakopanem. Cześć!